Czas na portal InfoFlash. Emilia Zimicka, witam i zapraszam. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział: jesteśmy narodem najlepszych obrońców. Ukraiński prezydent w nagradnym przemówieniu podziękował za nagrodę przyznaną przez Atlantic Council dla całego narodu ukraińskiego, a wręczoną ukraińskiej piosenkarce Jamali. W imieniu wszystkich Ukraińców dziękuję za tę nagrodę. Wyróżnić nią cały naród ukraiński to krok słuszny i sprawiedliwy. Męstwo to nasza narodowa cecha charakteru. Dzisiaj cały świat to widzi i jest zachwycony bohaterstwem Ukraińców. Jednocześnie chciałbym, żeby dla wszystkich to nie stało się codziennością. W tym celu warto mówić i pamiętać, że za odwagą i mądrością naszego narodu kryją się tysiące prawdziwych historii. Świat powinien o nich słyszeć i wiedzieć, mieć dokładne wyobrażenie o narodzie ukraińskim i rozumienie tego, że przede wszystkim jesteśmy narodem najwspanialszych obrońców. Są to nasze wojska lądowe, powietrzne i siły morskie, desantowo-szturmowe, siły operacji specjalnych, Gwardia Narodowa, wywiad, pogranicznicy i żołnierze obrony terytorialnej. Dziękujemy, to za mało. To słowa, które przewijają się przez zamieszczone w sieci filmy, w którym Ukraińcy dziękują za to, co Polska robi dla nich od początku wojny. Według autorów filmu słowa nie wyrażają tego, jak bardzo naród ukraiński jest wdzięczny za całą dobroć, której doświadcza od Polaków. Zobaczmy to poruszające nagranie. From Ukraine to Polish nation, with the big and little stuff, we want to thank you, but thank you won't be enough. Thank you is not enough for winning with your guests of fire. Thank you is not enough for warming tea for the tired. Thank you is not enough for a long awaited good morning. Thank you is not enough for our country's future unboarding. Thank you is not enough for the free travels ahead. Thank you is not enough for sharing your fresh baked bread. Thank you is not enough for the volunteers at their stations. Thank you. It's not enough for the trucks filled with donations. Thank you. It's not enough for your daily caring. Thank you. It's not enough for the love of children that you're sharing. Words are not enough, and you have opened up your doors. Yet, thank you all for the tireless fight for our freedom and yours. Prezydenci Polski i Słowacji chcą wspólnie lobbować na rzecz członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Andrzej Duda i Zuzanna Czaputowa spotkali się w Bratysławie. Rozmawiali głównie o przekazywaniu wsparcia dla walczących Ukraińców. Prezydenci postanowili, że wspólnie odwiedzą tych zachodnich przywódców, którzy mają wątpliwości w sprawie nadania Ukrainie statusu kraju kandydującego do Unii. Potrzebny jest czytelny sygnał ze strony Zachodu, że Ukraina jest jego częścią, że Ukraińcy są akceptowani, że są elementem wspólnoty Zachodu, że do niej przynależą i że Zachód rozumie ich dążenie. To jest dzisiaj Ukrainie ogromnie potrzebne, to jest Ukraińcom ogromnie potrzebne i nie mam wątpliwości, że my, którzy jesteśmy ich sąsiadami, powinniśmy ich w tym zakresie wesprzeć. Uważamy, że dla przyszłości i perspektywy pokoju w Europie ważne jest, aby dyskutować o pozycji Ukrainy, jeśli chodzi o status kandydata. Wiemy, że to nie oznacza pełnego członkostwa, ale uważamy, że status kandydata jest naturalnym gestem w sytuacji, w jakiej znalazła się Ukraina i również dlatego, że oddala się od niej wizja wstąpienia do NATO. Więc taki sygnał o suwerenności tego kraju jest bardzo ważny. Tymczasem za nami kolejny dzień ćwiczeń Defender Europe. Do 27 maja w całej Polsce Wojsko Polskie wraz z sojusznikami z NATO szlifuje swoje umiejętności. Niewątpliwie Polska należy do państw, które poważnie podchodzą do obowiązków związanych z budowaniem zdolności obronnych, zaznaczył minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. To jest cykliczne ćwiczenie, które odbywa się praktycznie co dwa lata w Polsce. Zadaniem ćwiczących jest budowanie interoperacyjności, a więc współpracy między siłami zbrojnymi polskimi, Stanów Zjednoczonych, państw sojuszniczych NATO, ale także państw partnerskich. W tegorocznym wydaniu rzeczywiście przede wszystkim ćwiczy wojsko współpracę odnośnie odstraszania ewentualnego agresora. Niewątpliwie należymy do państw, które poważnie podchodzą do obowiązków związanych z budowaniem zdolności obronnych. Przeznaczamy
ponad 2% PKB na obronność. Jesteśmy aktywni, jeśli chodzi o obecność w państwach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mamy, myślę, że wzorową współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, a więc oprócz wojsk polskich, amerykańskich, także są wojska brytyjskie, francuskie, niemieckie, duńskie oraz szwedzkie. A więc budujemy interoperacyjność w skali dotyczącej nie tylko wschodniej flanki NATO. W portalu InfoFlash to już wszystko. Polecamy się Państwa uwadze. Do zobaczenia.